Koledzy, zapraszamy do stołu. Bardzo proszę, Krzysiu, wracaj do nas. Potem będziesz miał okazję porozmawiać, a ja witam wszystkich. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady Komisji Mienia Miejskiego w Giżycku. Witam na naszych obradach przewodniczącą Rady Powiatu, również panią Krystynę Klarkowską, również panią Walasek, również radną Rady Powiatu. Witam kolegów radnych, witam pana naczelnika Wydziału Mienia Miejskiego, witam kolegę radnego Piórkowskiego i witam również na naszych obradach mieszkańców ulicy Łuczańskiej. Czy przedstawiciele, ale tak jak widzę po obecności, to chyba wszystkie rodziny są reprezentowane. Tak jak deklarowaliśmy się. Tak, witamy w takim razie na naszych obradach. A my przystępujemy do naszej procedury. Mamy w swoich dzisiejszych obradach kilka tematów i tak zatwierdzenie protokołów z poprzednich obrad komisji, to jest protokół z 17 września takich połączonych komisji i również protokół z 2 października to tej komisji, która się odbyła tam w Spytkowie w Międzygminnym Związku Śmieciowym, tak on się chyba nazywa. Mazurski. Mazurski. To też nie, to Złok. O, takie skomplikowana nazwa, nie pamiętam w całości. I to są te dwa nasze protokoły. A tutaj mamy dzisiaj również, gdzie mam, teraz znajdę. Dwa tematy dotyczące dzisiejszych obrad i to jest zamiana działek gruntowych pomiędzy gminą miejską a między zakładową spółdzielnią mieszkaniową oraz wydzierżawienie przez spółdzielnię działki. To jest jeden temat, to będzie również ten. To jest, przepraszam, to jest pierwszy temat, ale zamienimy po prostu. A dzisiejszym naszym pierwszym tematem, nad którym będziemy się teraz zastanawiać, będzie prośba mieszkańców z ulicy Łuczańskiej 2 o wykup mieszkań. I to są te dwa tematy. Oczywiście jest jeszcze następny nasz temat, taki trochę ciągnący się przez ileś posiedzeń naszej komisji, to jest przegłosowanie wniosków dotyczących międzyszkolnej bazy sportów wodnych z posiedzeń poprzednich komisji. Tam są 4 wnioski z tamtych posiedzeń i musimy przegłosować jako komisja. Oczywiście jest jeszcze temat taki dla wszystkich radnych do podyskutowania. To są sprawy różne, ale to już na koniec. Natomiast teraz powinniśmy przegłosować te nasze protokoły. Ja może podam tu kolegom radnym, jeżeli chcą jeszcze wrócić do tych wniosków. I to jest wniosek z dnia 17 września, wniosek numer 13. Kto z kolegów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Jednogłośnie. I drugi wniosek, drugi protokół, przepraszam, z dnia 2 października. To jest ten, który właśnie tam odbyliśmy w Spytkowie, w ZUK-u. I to jest protokół numer 14. Kto z kolegów radnych jest za przyjęcie? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Przy jednej osobie wstrzymującej się. Nie widzę przeciw. Dziękuję. I teraz tak, przechodzimy już do naszego porządku i do naszego pierwszego tematu, a więc wykup mieszkań przez mieszkańców z ulicy Łuczańskiej 1. Ja mam tu przed sobą... Dwa. Łuczańskiej 2?
Tak. Przepraszam. Ja mam gdzieś tutaj przed sobą pismo i tak rozumiem, że tu jest przedstawiciel tej ulicy Łuczańskiej, pani Danuta Potomska. Ja rozumiem, że pani, no jako przedstawiciel tutaj, żeby później oczywiście każdy będzie mógł zabrać głos, ale w imieniu mieszkańców rozumiem, że pani teraz mogłaby zabrać głos. Bardzo proszę. Śmiało. Sami swoi. No po prostu my wszyscy mieszkańcy walczymy. Chcemy te mieszkania wykupić. Po tyle lat mieszkamy. Dbamy o te mieszkania. Remonty robimy. No to walczymy. No chcemy. No nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Już staramy się trzeci rok. Te mieszkania tego bloku jest napisane. Tak, historia tego bloku jest napisana. Tam w piśmie poprzednim była. Także, że tu wszyscy, no nie tylko ja, te mieszkania były kiedyś dane z zakładu pracy i my mieszkamy tam grupę lat. My nie widzimy na to, że my z urzędu mieszkań ich nie dostaliśmy, więc jesteśmy pokrzywdzeni, jeżeli ludzie w spółdzielni wykupili te mieszkania, a my nie możemy wykupić, więc przykro nam bardzo. To są właśnie, a mieszkamy prawie po 40 lat. Kiedyś zakład pracy zapłacił za te mieszkania. I kiedyś były do wykupu, ale okazało się, że grunt, bo to z melioracji były mieszkania, grunt był niewykupiony pod blokiem. Później drugi raz okazuje się, że były jakieś wywieszone, że można kupić te mieszkania w Urzędzie Miasta, ale na klatce nikt tego nie widział. No i tak to się ciągnie. Przepraszam, że ja bym chciał tak troszkę sformalizować te nasze obrady, ponieważ jest tutaj, jak widzicie Państwo, na stole dyktafon. Później pani musi spisać protokół, więc bardzo proszę o przedstawienie się i jak gdyby przedstawienie nam również problemu, który Państwa dotyczy. Nazywam się Bohan Zenobia. Mieszkam ponad 40 lat w tym bloku. Kiedyś mąż dostał mieszkanie z zakładu pracy. I jak większość tutaj ludzi pracowało w melioracji, mieszkali też pracownicy z byłego przedsiębiorstwa budowlanego, ponieważ remontowali ten blok, tam w zamian dostali te mieszkania. Później tam była umowa pomiędzy dyrektorem melioracji a PBRO-u, że jak wybuduje PBRO mieszkanie, więc ci ludzie wyprowadzili się do bloków PBRO-owskich. I tutaj później też przyszli ludzie z melioracji mieszkać. No a teraz już jak nie ma melioracji, więc Urząd Miasta część ludzi wsadził po prostu swoich, ale większość ludzi jeszcze mieszka, pracowników, którzy kiedyś pracowali w melioracji. I nam jest krzywda, bo te mieszkania były kiedyś wykupione. No teraz wiem, że trzeba też wykupić, bo to i ADM inwestował też w te mieszkania, ale my dużo też okna powymienialiśmy, dużo innych rzeczy żeśmy zrobili. No można powiedzieć, że wszyscy mieszkamy po bardzo dużo lat, co nie, ale już ja wiem. Tak, panią Potomską już znamy, tak. Są jeszcze jakieś pytania radnych, więc proszę pytać, bo ja też nie jestem mówcą takim, że... Proszę Państwa, dlaczego nie moglibyśmy kupić, co stoi na przeszkodzie, że my nie możemy kupić, dlaczego spółdzielnie ludzie powykupywali, a my jako też mieszkamy kupę lat, to były zakładowe mieszkania, nie możemy tego kupić. Natomiast chciałem... Może jakieś pytanie, dlaczego nie możemy kupić? Jeżeli można, ja tylko dwa słowa wyjaśnienia. To wygląda tak, my jako Komisja Mienia oczywiście nie podejmiemy tutaj żadnej decyzji takiej wiążącej między nami, między miastem a państwem, ponieważ my tylko możemy zająć stanowisko. Później nasze wnioski pójdą na obrady całej już Rady Miasta i dopiero wtedy władze miasta podejmą decyzję, czy sprzedadzą Państwu to mieszkanie, czy nie. Natomiast jeżeli już nie ma więcej głosów, to może byśmy poprosili... Aha, bardzo proszę, Pani Radna Wola. Proszę. Przepraszam, proszę bardzo. Chciałam zapytać, czy ja rozumiem, że ten blok został skomunalizowany, że to są mieszkania miejskie, tak? Czy wszystkie?
wszyscy lokatorzy ze wszystkich mieszkań chcą wykupić. Tak. Ja rozumiem, że miasto nie chce sprzedawać pojedynczych mieszkań, bo to jest potem niewygodne zarządzanie. Że gdybyście pani, gdyby była taka możliwość, wszyscy państwo byście kupić i byście założyli wspólnotę. No, my cały czas o to walczymy, że wszyscy mieszkańcy... Że wszyscy, nie, nikt się tam nie wyłamuje z tego, bo czasem jedno mieszkanie blokuje jakby całość. W tej chwili jest mieszkanie, z kolei też urząd miasta będzie chyba tam kogoś, by się zamieniła rodzina, ale nie wiem kto tam będzie. Ktoś tam zamieni. No właśnie, bo myślę... Ale to też urząd miasta, jeżeli będzie kogoś tam wsadza, więc też być może może powiedzieć, że jest taka sytuacja. Bo te mieszkania są dosyć drogie nasze, bo jest na gaz i w zimie to płacimy po 600-700 zł z gazem, za mieszkanie oprócz gazu. Dokładnie. Także tam też nie jest tak, że nie mieszkacie, kto nie pracuje, to nie jest tego mieszkania. Ale państwo występowaliście już do pani burmistrza, za chwilę czasu. I co, jaką odpowiedź my pisaliśmy prośbę, no już chyba drugą, ale w jednej to wszyscy dołączyli oświadczenia, że chcemy kupić, każdy lokator oddzielny. Wszyscy. Wszyscy chcą kupić. No oprócz tej jednej rodziny, która teraz się wymieniła. No nie, to jest kusy te mieszkania. Tak, co jest to jest miasto? Na pewno też będą chcieli kupić to mieszkanie w sytuacji, kiedy tam został jakiś dokonany remont, więc oni też na pewno będą zdecydowani kupić. Tym bardziej, że my tam dużo wnieśliśmy remontu, każdy w swoje mieszkanie. Ale jaka odpowiedź była? Dlaczego nie możecie państwo? No nie jest to sprzedaż. Bo nie jest na sprzedaż. Do 18 roku mamy czekać. Trzeci rok staramy się. Trzeci rok Ale proszę państwa, jeżeli można, no jakoś tak musimy się trochę zdyscyplinować, ponieważ tak jak mówię, musi być to zaprotokołowane, więc jedna osoba, bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś z państwa? Pani Mija, proszę. Dlaczego nam nie chcieli sprzedać? Bo ja rozmawiałam z panią przewodniczącą i odpowiedź, czytałam cały protokół. Odpowiedź była taka, że to jest i ten budynek jest przeznaczony na mieszkania socjalne. Więc my nie możemy kupować socjalne. To chyba znaczy, może nie socjalne, ale komunalne. Na szczególnie jest prawo. To nie było socjalne, ale w planach jest był przeznaczony jako na socjalne. Socjalne raczej nie socjalne. Ale taki, bardzo, taki bardzo był, proszę. Jak komunalne? Mam pytanie. Nie. Radny jest już tak. Nie. Ale państwo by wykwaterować. Ale też kto idzie na przykład socjalne mieszkanie. Ja rozumiem, że teraz wszystko chcą naraz powiedzieć, ale jednak posłuchajmy również innych, co inni chcą przekazać. Proszę, Czarek. Mam taką propozycję, ponieważ państwo sytuację znają. Byliśmy kolegą Andrzejem Jancem i Wojtkiem Waszkiszem do państwa. Pamiętam, była taka wtedy w tamtym okresie możliwość, żeby w dokumencie mniej, jakiej zawsze przyjmuje każdy samorząd określający strategię czy zasób mieszkań, które mamy komunalne i socjalne, które są do zbycia, które pozostają w zasobie miejskim. Myśmy wtedy wnioskowali o przeznaczenie państwa budynku do sprzedaży. W związku nawet z tym, że wtedy już państwo wykonywaliście się praktycznie, że mieliśmy o prawie wszystkie do jednego mieszkania, żeby się państwo kupić. Wtedy też zgodnie z zapisami tego dokumentu istnieje możliwość pozyskania takiej sprzedaży z bonifikatem. Ja bym proponował, żebyśmy, panie przewodniczący, wrócili do tego dokumentu. Jest tutaj z nami pan naczelnik, pan Jacek Markowski, który może tutaj przytoczyć zapisy tego dokumentu, tak żebyśmy wszyscy mieli jeszcze raz tą pełną wiedzę. I to, co też powiedział pan przewodniczący komisji, pan Andrzej Szaci, my możemy jako komisja dzisiaj podjąć takie stanowisko i wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o zmianę zapisu tejże uchwały. Czy to byłoby na sesji listopadowej, czy na sesji grudniowej,
z propozycją właśnie zmiany w tejże strategii, wyłączenia Państwa budynków z zasobu mieszkań komunalnych, nie socjalnych, a komunalnych, bo to jest mała różnica, ale to jest ważna różnica z samej definicji przeznaczenia tego mieszkania. I niezbywalności, bo socjalne nie są zbywane, oraz komunalne nie można sprzedać. I jeśli będzie taka wola wszystkich radnych, to możemy dokonać zmiany w zapisie tego naszego dokumentu miejskiego. Tym bardziej, że jak pamiętam, myśmy wtedy przy dyskusji, między innymi to dotyczyło Państwa bloku, ale też jeszcze jednego lokalnego, tam na Konarskiego, zawarliśmy takie nieformalne, powiedziałbym, porozumienie w gronie radnych, że do sprawy wrócimy około roku czasu, ewentualnie wtedy dokonamy zmian w zapisie, wyłączając Państwa blok z zasobu mieszkań komunalnych miejskich z przeznaczeniem na sprzedaż. Więc dobrze, żebyśmy może posłuchali Pana Jacka. Panie Jacku, jeśli mogę, tak Panie Przewodniczący, bezpośrednio do Pana Naczelnika. Pan Naczelnik nam wyjaśni tę sytuację, potem wrócimy już do takiej merytorycznej dyskusji, bo Państwa sytuację znamy i wiemy, że Państwo wszyscy chcecie, więc tutaj, że nas przekonywać nie trzeba. Tylko wróćmy jeszcze raz do tego, co tutaj może być. Jeśli możecie Państwo, jedna kwestia. Bo tam się zmieniła ta sytuacja z tym nowym lokatorem. Czy ci ludzie, którzy teraz tam się wprowadzą, którzy się tam zamienią, też będą chcieli kupić to mieszkanie? No raczej na pewno. Nie rozmawiałem nawet w sytuacji, kiedy urząd, że tak powiem, przeprowadził tam remont kapitalny, bo w tej chwili chyba ten jest remont kapitalny na koszt urzędu robiony w sensie modernizacji mieszkania i tam przywrócenia go do stanu, że tak powiem, ten na pewno będą chcieli kupić to mieszkanie, tym bardziej, że wychodzą benefity, także wątpię, żeby ci ludzie, którzy w tej chwili tam obejmą to mieszkanie, nie chcieli tego mieszkania, bo mieszkanie jest po prostu ładne. Rzecz oczywista też. To zanim oddamy głos dla pana Markowskiego, to jeszcze kolega tu Krzysztof, proszę. Znaczy ja w zasadzie chciałem o to dopytać, o to jedno mieszkanie, które tu państwo mówicie, że ktoś tam nowy lokator ma być. A tak już z ciekawości, nie wiem, to on będąc tam od niedawna, to jak to wygląda ten wykup? Czy on też ma jakiś tutaj... Z tego tytułu może to taniej wykupić? Czy pewnie pani Jacek? A tym bardziej, że mieszkanie wyremontowane, tak? To teraz remont właśnie. Teraz jest remont. Kapitalny remont. Jeszcze panowie tam przez urząd. Jest to naczelnik, który zna sprawę. On może przyznać. Tam wydaje naczelnikowi głos. I to jest jedno mieszkanie, tak? Które tak nie jest zamieszkane. Dobrze, to w takim razie poprosimy pana Jacka Markowskiego, niech nam przybliży te problemy widziane okiem Urzędu Miasta. Bardzo proszę. Znaczy ja mogę przybliżyć Państwu tylko ewentualnie stan prawny, ponieważ Rada Miejska podjęła w ubiegłym roku uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym w Gminie Miejskiej Giżycko na 2013-2018 i w paragrafie 4 ust. 7 tej uchwały jest taki zapis, gdzie wskazuje się, że państwa budynek, czyli Łuczańska 2, nie jest przeznaczony do prywatyzacji. Oczywiście mimo tego czasokresu 2013-2018 ta uchwała, tak jak każda inna uchwała Rady Miejskiej, może być przez Radę Miejską zmieniona. To jest kwestia ewentualnie państwa starań i decyzji radnych. To tyle, co mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o ten jeden lokal, o którym jest mowa, to oczywiście on też by, jeżeli byłaby taka uchwała, która przewidywałaby prywatyzację mieszkań w Państwa budynku, to ten lokal również podlegałby sprzedaży z bonifikatą. Natomiast należałoby pamiętać, że do ceny jego nabycia należałoby doliczyć wartość nakładów poniesionych na remont w okresie ostatnich 3 lat. A więc to, czy kto nowy najemca by go kupił, czy nie, no to musiałby mieć świadomość, jakie są te nakłady i czy jest w stanie równowartość tych nakładów do ceny nabycia lokalu ponieść. Natomiast kwestia regulacji sprzedaży i zasad sprzedaży jest określona inną uchwałą. To jest 85% bonifikaty w przypadku jednorazowej wpłaty, 70% bonifikaty, czyli wartości lokalu w przypadku wpłaty ratalnej. Natomiast jeżeli Państwo wszyscy łącznie byście kupowali mieszkania, wówczas jest tylko, że to w jednym odstępie 2 dni wszyscy składają deklarację, podpisują protokół, to wtedy jest 90% bonifikaty. To tak się przedstawia stan prawny na ten temat. A to włącznie, przepraszam, w związku z tym mieszkaniem, z tym jednym? To też no tak, 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 no bo, ale to jak wszyscy, tak? To wszyscy. To są bardzo korzystne zapisy, o których powiedział to pan Jacek Markowski, bo Państwo przynajmniej możecie w tej chwili nawet oszacować wartość swojego mieszkania, biorąc pod uwagę ceny rentowe,
gdzieś tam poruszać się w kwotach od 3000 zwyżku, jest sobie za metr kwadratowy. Kontakt też będzie wycena dokonywana, prawda? Po panie naczelniku. Na to... Trudno powiedzieć. No, ale to jest bardzo ważne, że musi dokonać wyceny takich mieszkań. I tutaj można sobie matematycznie to wszystko wyliczyć. Stosując bonifikatę, to najmniejszą 75%, tak? Jeśli ratalną. Ale to już, czekaj, to pomijając ceny, jeśli ale mówię... Ale czekaj, Krzysztof, dzwonię. Rozmawiam z Państwem, a jak chcesz ze mną, to potem. Dobrze, dobra, bo tak to... Na przerwę. Jak są Pan Jacki, teraz możecie Państwo w tej chwili śmiało wiedzieć, na czym stoicie. A uważam, że to jest gama na świeżki w Waszym przypadku, bo nawet można na ten cel zaciągnąć kredyt, tak? I ten kredyt nie będzie kilkuset tysięcy, tylko na przykład kilku... 10 na górę, tam może 26 tysięcy, tak jak mamy mieszkań. Więc tak jak powiedziałem, Państwo wiecie, na czym stoicie. Pan naczelnik wyjaśni, jakie są zasady zbycia tych tych mieszkań. Po naszej stronie jest tylko wola, panie przewodniczący, żeby to szybko skierować pod obrady sesji i dokonać zmianę w tym zapisie wieloletniego planu. I uważam, że sprawa jest prosta do rozwiązania. Ale jeśli mogę dopytać pana Jacka, panie Jacku, bo to są te zasoby niezbywalne na dany moment. Tak, to są zasoby niezbywalne na ten okres, bo to było na ten okres. Przyjęto oczywiście budynek przy ulicy Łuczańskiej 2. No to nie jest jedyny budynek, tam tych budynków jest 6, które przyjęto w tej strategii jako niezbywalny zasób mieszkaniowy gminy. A więc w przypadku, kiedy Państwo składają ten wniosek, wymagałoby to ponownej analizy, jaki mamy w obecnej zasób. I jeszcze, czy ten zasób jest wystarczający dla utrzymania i realizacji zadań gminy. Natomiast ja tylko powiem o jednej rzeczy. Państwo są zdeterminowani, to widać, natomiast zdarzały się niestety już w historii takie przypadki, jak z kilkoma budynkami na ulicy Mickiewicza, z budynkiem na ulicy Konarskiego, gdzie podobnie również lokatorzy mieszkań komunalnych składali wszyscy wniosek o wykup. Natomiast do tej pory, mimo prywatyzacji i to zostało zmieniane w strategii, tam są wspólnoty mieszkaniowe ze znacznym udziałem miasta. To znaczy wszyscy składali deklarację woli wykupu, natomiast wykupywało tylko kilka osób. Stąd też te wątpliwości były wtedy wzięte pod uwagę przy opracowaniu strategii na lata 2013-2018, że nie ma pewności, że Państwo to kupią. Oświadczenia oczywiście w sensie prawnym Państwa nie wiążą. Państwo oświadczają deklaratoryjnie, natomiast mogą Państwo kupić, mogą Państwo nie kupić. Ale Pan się, Panie Jacku, teraz nie orientuje, czy ten zasób niezbywalny będzie wystarczający w momencie, gdyby... Ale to o tym zawsze decydują Państwo, czyli Rada. Burmistrz miasta przedstawia... Ale potrzebna jest analiza, żeby stwierdzić, czy ten zasób będzie odpowiednio jeszcze po sprzedaży. Z tego, co ja wiem i rozumiem, to wygląda to w ten sposób. Jeżeli na dzień dzisiejszy Pan Jacek ewentualnie przygotowałby taką analizę, czy ten zasób mieszkań komunalnych jest wystarczający na potrzeby miasta i czy sprzedaż mieszkań Państwu nie naruszy pewnych reguł, które dotyczą gospodarką mieszkaniami miejskimi, to będzie to chyba możliwe. Tak dobrze rozumiem, Panie Jacku? Czy trudno mi powiedzieć, bo oczywiście ja nie mówię w tej chwili o zeszłościach. Ja mówię coś o rzeczach przyszłych i niepewnych. W związku z tym, jeżeli by taka na wniosek komisji, żeby taka ponowna analiza tego została przeprowadzona ze wskazaniem, że komisja jest za sprzedażą Państwu mieszkań, ale tu trzeba by było zrobić pewien taki ruch, gdzie Państwo negocjując z miastem, składając oświadczenia, że chcecie nabyć te mieszkania, ja myślę, że można by było zrobić coś takiego, jak podpisać w formie aktu notarialnego umowy przedwstępne lub na sprzedaży tego mieszkania, gdzie w momencie, proszę Państwa, gdzie miasto w sytuacji podpisania takich umów przez wszystkich lokatorów miałoby prawo domagania się nabycia przez tą osobę tego mieszkania. Bo w momencie, kiedy my podejmiemy uchwałę o tym, że przeznaczamy mieszkania do sprzedaży w tym budynku i okaże się, że zostaną kupione 3 mieszkania, to miasto się budzi, mówiąc kolokwialnie, z ręką w nocniku. Bo w tym momencie większościowy udziałowiec ponosi koszty proporcjonalnie do posiadanych udziałów i część z Państwa jest zadowolona, a gmina miejska niekoniecznie. Więc to jest kwestia pewnego zaufania, to jest raz.
dwa zabezpieczenia ewentualnych późniejszych tych rozliczeń i zawarcia tej transakcji. I trzeci, najistotniejszy element, zmiana w uchwale o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi, gdzie taka zmiana będzie możliwa po przedstawieniu analizy stanu zasobów mieszkaniowych miasta Giżycka no i zaakceptowanie jej przez wszystkich radnych. Ja znam Państwa sytuację, tak żeby było śmiesznie, to powiem, że jako małolat pięcioletni mieszkałem w tym budynku. Budynek jest fajny, nie zniszczony. Widać, że dbają lokatorzy o niego. Tylko mówię, no, to nie tylko zależy tutaj od członków komisji, ale również zależy od tego, jak pozostali radni podejdą do kwestii, czy można go przeznaczyć do sprzedaży. Ale umowa lokalna przedstawiona również zobowiązuje wtedy miasto, to jest stronę po prostu. Nie, no oczywiście, to dwie strony są zobowiązane. Już o tej umowie przedstępy już myśmy pisały i nawet to chyba nawet dzięki podpowiedzi panom, wówczas żeśmy zaznaczyły, że jesteśmy gotowi wszyscy podpisać te umowy przedstępne. No ten pan radca chyba prawny był, który wtedy... Ten chyba pan też. No to, ale nie, no tak na sesji bym już nie nagłosił. No wtedy, że ktoś coś tam, jakieś tam uchwały, że to niemożliwe, że... Nie, to chodzi o to po prostu, że te mieszkania nie są przeznaczone na dzień dzisiejszy do sprzedaży. No ja rozumiem. Żeby zmienić uchwałę, musi być konieczna ta analiza zasobów mieszkaniowych. Jeżeli wyjdzie na to, że można je sprzedać, no to wtedy wszyscy, podejrzewam, radni będą głosowali za. No tak, żeby jak gdyby podsumowując naszą dyskusję, miasto, żeby zmienić za chwilę, miasto, żeby zmienić uchwałę, czyli podjąć następną, musi mieć podstawę do tego, prawda? I tu jest potrzebna ta analiza, a my też jako radni i jako miasto musimy mieć prawie stuprocentową pewność, że wszyscy Państwo wykupicie. Ja nie wiem, jaka to forma zabezpieczenia może istnieć, żeby mieć tą pewność, bo miasto na pewno nie sprzeda tych mieszkań, jeżeli nie będzie mieć stuprocentowej pewności, że wszystkie mieszkania zostaną sprzedane. O, i to jest jak gdyby największy problem miasta, żeby podjąć dalsze działania. Proszę, kolega Andrzej. Proszę Państwa, ja Państwo wszystkim. Pana też. Dzisiaj chodziliśmy. Proszę Państwa, zgodnie przyjętą ze strategią mieszkaniową, wiem, że po roku funkcjonowania tej strategii urząd musi dokonać oceny. W związku z tym tutaj radny Kierkowski, pan radny Andrzej zwrócił uwagę, ja stawiam formalny wniosek, żeby zwrócić się Komisja Mienia do Burmistrza Miasta o dokonanie zmian strategii rozwoju mieszkaniowym, dopuszczając wykup mieszkania przez Państwa z Łuczańskiej 2. To jest mój wniosek formalny. Jeszcze raz powiem o dokonanie zmiany w ustawie o strategii, uchwale o strategii mieszkaniowej na lata 2013-18 dotyczące punktu zmiany w uchwale dotyczące po roku Rada podejmie decyzję, co dalej, o ile jest Państwa, dlaczego nie może Pani Burmistrz widzieć. Dobrze, resztę sobie Pani Agnieszko, tam wychwycimy ten wniosek. Zmiany ustawy i pozwolenie na wybór. Jasne. Czy w tej sprawie jeszcze mamy jakieś pytania, czy tutaj do Pana Jacka? Jeżeli nie, to no rzeczywiście tak, został przedstawiony formalny wniosek o dokonanie tej zmiany i to teraz kto z Państwa radnych jest za co my musimy z nim zrobić? Wysłać, nadać brak do burmistrza miasta. Aha, no musimy podjąć inicjatywę uchwały. Tak jest. No ile informuje burmistrza.
To w takim razie przegłosujmy, kto jest za przedstawieniem tego wniosku i wysłaniem go do burmistrza miasta. Bardzo proszę, dziękuję. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw, nie, jednogłośnie. I w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, to my Państwu już dziękujemy. Podziękujemy, zwolnimy Państwa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Kiedy mija termin roczny, panie Jacku? Proszę? Pod koniec stycznia mija rok funkcjonowania strategii mieszkaniowej. Zgodnie z przepisami po roku można podejmować decyzję. Będziemy w kontakcie. Niemniej jednak uważam, że jest dobry okres, ponieważ jest to też czas planowania budżetu na przyszły rok. To też może mieć jakiś kontekst odniesienie do budżetu. I też można sobie założyć do budżetu planowane dochody z tytułu sprzedaży mieszkań z jednej strony, z drugiej strony, jeśli nie będzie sprzedanych mieszkań, to też trzeba uwzględnić ewentualne koszty na posiadanie danych mieszkań w zasobie komunalnym. To na miejscu burmistrza tę analizę warto zrobić. Natomiast o czym trzeba pamiętać, nie czekamy do stycznia, tylko to, o czym mówił tu Andrzej Jurec i pan Jacek Łatkowski, tą analizę zasobów zrobić jeszcze w tym roku. Tak, żebyśmy na dzień 1 stycznia mieli wszystkie niezbędne dokumenty, abyśmy od razu w styczniu wnioskowali o zmianę zapisów uchwały, tak jak jest o tym mowa. Do końca roku, do 31 grudnia 2013, trzeba mieć wszystko przygotowane. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również.